Grajdołek jak za dawnych czasów. Może nie chcemy tej cywilizacji aż tak mocno. No to mamy motorówki, banany też latem wypływają na ludzie. Wszystko, tak, ale trzeba. Jeden z radnych powiedział, że przecież możecie chodzić na prawo, nie na lewo. To nie był radny, tylko to był ekspert. Ekspert miasta. Ekspert, który de facto zasiadał w zarządzie. Ale którego będzie prawo? To był ekspert, który de facto zasiadał w zarządzie portu. Tak? I to jest taki ekspert. Ekspert, który przychodzi i twierdzi, że on zawsze chodził na prawo. No ale ja nie wiem, tutaj są mieszkańcy Stogów, kto chodzi na prawo? Tam nadzór są. Kto z was chodzi na prawo tak naprawdę? Nie tylko, ale tam jest plaża. A my chcemy chodzić na wprost. To chodzi na prawo. Nie chodzi o stronę, tak? Tylko, że tutaj mamy tak naprawdę centrum tej plaży, tak? Jeżeli zabiorą nam ten kawałek, który planują, to co wtedy? A gdzie dalej? Przecież tutaj wszystko zabetonują, będą te kontenery i co? Proponuje się nam jakiś pakt, tak? Pakt. A zwierzętom też zwierzętom i prezydent powiedział, że będzie występował w ramach waszego adwokata. To chyba podziękujemy, bo zaciekujemy za takiego. No chyba rozda nam tabletki i każe jechać na Ostowice. No, tam będziemy wypoczywać na pewno, na Ostowicach. Na Ostowicach będziemy wypoczywać. No. Bo to tam już niedaleko. A do Rosji to ma blisko. To już nie jest niedaleko. Kaliningrad, Bałtyk. No, ja tam ma pan rację, święto. Tam będzie się tam cofać. Ludzie w tym wszystkim. Ludzie się nie liczą. Ludzie się liczą, kiedy są wybory. Wtedy się liczą. Ale chciałbym tylko jedno powiedzieć, że docenimy to na jesieni. Docenimy właśnie to na jesieni. Będziemy głosować w wyborach. Jest nas naprawdę bardzo dużo, jak widać. Dzisiaj jest akurat godzina 14, ludzie są w pracy. Nie ma nas tylu. Ale same podpisy, które zebraliśmy w krótkim czasie, a jest ich już tysiące, udowodnią, że na jesieni odbijemy to sobie. I te władze będą musiały skończyć tę egzystencję, a ja powiem więcej, ja będę kandydował na prezydenta. Skoro Adamowicz mówi szósty raz, to ja po raz pierwszy. Mam prawo. A nie widzicie państwo większej wartości rozbudowy portu w tym rejonie? Z tą stronę nie. O każdy centymetr będziemy walczyć. Ale przecież może być też... Nie ma kompromisu już w tej chwili. Ale jaki to jest przyroda. Jaki port? Morze. Interesy. Żeby nie wchodzić na te tereny, z których korzystają mieszkańcy Stogów. Port się może rozwijać, tak jak były pierwotne plany. W morze ma ogromne tam tereny w kierunku Siarkopolu, przecież są zagospodarowane, także to nie jest tak, że on się musi w tą stronę rozwijać. To jest najtańsze. Zadziwiające jest to, że rząd tak szybko wysłuchał rządu ekologów Puszczy Białowieskiej, gdzie rzeczywiście ten konik drukarz dokonywał ogromnych zniszczeń, a tutaj przecież są siedliska rzadkich ptaków, objętych ochroną, choćby dzięcioła czarnego, innych. Przecież zostały założone tutaj, wytyczone takie obszary, na które nie można wchodzić ze względu na te sieweczkę. O właśnie, tą sieweczkę. Obrożną, zgadza dokładnie. Się. I nikt tego... Zabrali nam ile? 2 lata temu ten teren z tej plaży, bo stwierdzili, że przenoszą to z portu tutaj. Wydzielili, zrobili stanowiska, ekolodzy tam siedzieli. Teraz nagle okazuje się, że to zostaje. Nikt nie ma w tym interesu. I nagle to jakoś tak znika. Nie wiem, co się z tą sieweczką nagle stało. No bo Szyszko wszedł, proszę panią, że Polski drugi, który wycina, innego kornika wymyślił. To jest jedna sprawa, a druga sprawa, jak oni nam wytną ten las, to my tam na Stogach będziemy mieć wieczny hałas. I tak jest głośno. Ale lasem zarządza miasto. La 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 la. Tak, jest teren miasta. La 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 la. Tylko, że wydmy i tak dalej też jakoś to wygłuszały. Teraz na Stogach nie będzie można w ogóle spać. Tam ale przecież wydmy to naturalna ochrona od morza, tak? Po to na te wydmy nie wolno było chodzić, tak? Po to wszystko to było, żeby co zniszczyć po prostu i obłożyć. Ochrona od morza, to ochrona miasta. Brakuje tej mądrości władzom Gdańska, którą mieli XVIII-XIX-wieczni gdańszczanie, nasadzając właśnie tutaj wydmy, żeby piasek nie zasypywał miasto, bo był to poważny problem. Rzeczywiście te lotne piaski zasypywały stare miasto i trzeba było posadzić wydmy, tak? Ale dzisiaj jakoś Paweł Adamowicz i pewnie radni miasta Gdańska no, tego problemu nie widzą. Oni mają taką politykę po nas choćby potop. Można zniszczyć wszystko, bylebyśmy my
byli syci, zadowoleni, oni tu nie mieszkają. I 7 mieszkań. Oni przecież mają mieszkania w luksusowych częściach Gdańska. I te problemy ludzi mieszkających tutaj chyba ich po prostu nie dotyczą i dlatego oni tego nie chcą widzieć. No ale niestety, na szczęście jest tak, że ta władza jest z naszego wyboru. My ją powołujemy i my ją odwołujemy i to pewnie wcześniej czy później, daj Boże, żeby się na nich zemściło. Dobrze, że mamy panią Anię, która walczy z nami. Brawo. Pani redaktor, przejedźcie pani na Wrzosy, tam na końcówkę lasu. Jest tak zdewastowany, zniszczony, to jest Wrzosami, to też tam się ciągnie prawie pod port. To bursztyniarze. Jest tak zniszczony las, wycięty, wykarczowany, że coś niesamowitego. Tam było pięknie kiedyś, bo niesamowite drzewa były, a teraz jest wszystko, tam nie ma. Tutaj bursztyniarze pompują las i drzewa się przewracają. Pana, tak policja się robi. Pilnuje ich i dzwoni do nich, jak jedzie straż. Może przede wszystkim spokój się teraz na plaży, to już problemie, tak. Z którym się teraz spotkali, tak? No, ale... bo roztrząsanie, tak, okay. Mamy wiele problemów. Tak. Okej, okay, ale główny jest w tej chwili, tak? Wracając do ekologii, ja mogłabym kilka słów. To znaczy, ja, podróżnicy mówią, że Indianie, którzy tam gdzieś zdegenerowani, rozpici w tych rezerwatach, to oni ciągle mają tą świadomość, że ziemia to jest nie dla nas, tylko dla przyszłych pokoleń. Dla wszystkich. A nasze mądre władze, przez nas wybrane, w latach 70., kiedy już byłam pro-eko, to byłam przerażona, jak się dowiedziałam, że te wredne komunistyczne władze Zagierka tam przeznaczyły rozbudowę całe to nabrzeże pod przemysł, od portu północnego po rafinerię. I teraz myślałam, byłam przekonana, że kiedy będą nasze władze demokratyczne, to one się będą powoli, stopniowo, bo trudno tak od razu z tego wycofywać. Proszę panią. To by było na tyle. No. Proszę panią, dlaczego chcą zniszczyć to, co jest piękne? No przecież to jest tak ślicznie, jak tego. I chcą niszczyć to, co jest piękne. Dlaczego? My nie możemy tego zrozumieć. A które niszczyć? Nie widzi pan wyższej wartości tego, no przecież tu jest tak, port się rozwinie dla mieszkańców? Tu jest cudownie. Nie, to trzeba zniszczyć. Żadnej wartości z tego. Nic z tego przecież nie mamy. Woda coraz droższa, śmieci coraz droższe, mieszkania też. I co my z tego mamy? Że nie będziemy mogli w przyszłości tutaj poleżeć nawet? To niech nas od razu gdzieś wywiozą. Jeszcze Oświęcim stoi. Niech nas wywiozą i będzie koniec. Dzisiaj tam spacerują, oglądają, to może już odmalowali od nowa. Teraz będzie robił właściwie to jest. A czemu tego Przywarskiego nikt nie rusza? Tylko on kopie bursztyn w jednej, w drugą stronę i nikt się tym nie interesuje. I drzewa się przewracają. Prosili, już wcześniej przemawiała, jeszcze może by coś trzeba dodać. Bo nas to jakby nie było w tym środowisku, ale jesteśmy we trójkę jako rada. Przede wszystkim zaprosić wszystkich państwa w imieniu rady i w imieniu mieszkańców na spotkanie w sprawie plaży. Będziemy zachęcać do obrony wszystkich mieszkańców Gdańska 18 kwietnia o godzinie 17.30 u nas na Stogach w szkole podstawowej numer 11. Zapraszamy, pomóżcie nam, potrzebujemy wsparcia całego Gdańska, tak naprawdę całej Polski. Sami sobie nie poradzimy. Na ten moment widzimy wsparcie tylko kilku przedstawicieli Rady Miasta, która za nami podnosi rękę, zamierza podnieść rękę, ale my to wszystko sprawdzimy jeszcze, kto jak zagłosował i będziemy pamiętać o każdym głosie, o każdym człowieku, każdym radnym, który zagłosuje przeciwko naszej plaży. Będziemy pamiętać i przypominać, kochani, będziemy, nie wiem co będziemy robić, ale na pewno głos nasz będzie bardzo długo słyszany, bo plaża jest naszym być albo nie być dla naszej dzielnicy. Tu nie ma kompromisów, nie można iść na ugodę, nie można nam obiecać żłobka, przedszkola, ani żadnych remontów, bo tak naprawdę one nam się należą bez żadnej łaski za to, co już utraciliśmy. Tak jak mówili nasi mieszkańcy, jesteśmy otoczeni przemysłem, nie mamy zbyt wielu możliwości wypoczynku gdziekolwiek, bo jesteśmy dzielnicą niezamożną. Potrzebujemy tego, żeby wypoczywać, żeby żyć godnie, tak jak każdemu człowiekowi się należy.
Chciałbym zwrócić uwagę, że wszędzie na świecie, gdzie są tego typu porty, tak, to te miejscowości, które są, są bardzo bogate. To są miejscowości, które opływają tak naprawdę, są mlekiem, miodem płynące. Jak to się ma do nas, do stołów? Gdzie o każdy, każdy krawężnik, każdą ławkę musimy się wszędzie prosić. Nie wie pan, że stogi płacą największe podatki. Tak, ale co my z tego mamy? Ale z tego tak naprawdę nic nie ma. Jesteśmy dzielnicą przemysłową już w tej chwili, tak? Jedną, zapomnianą. Jeszcze ten mały kawałek plaży, który mamy, taką naszą enklawę spokoju, chcą nam zabrać. Dlaczego? Z jakiej racji? Przecież rozbudowa portu może iść w każdą stronę. Niekoniecznie musi iść w tą. Więc nie no, rozumiem ale tego. Znaczy prezes portu... Witold Drabik. Prezes portu powiedział, że zostało sprzedane tamtej strony już ten część. Ja chciałem powiedzieć, że no, pani wspomniała o podatkach. Podatki no, się płaci taka każda dzielnica, możemy najwyższe i płacimy też wyższe czynsze za zamieszkania. To nie o to chodzi. Główna sprawa jest z portem. My nie mówimy całkowicie nie do rozwoju portu, ale nie w ten sposób. Nie kosztem tej plaży, bo miało być w pierwszej fazie rozwój w morze. Tylko, że jest bardziej kosztowny. No i co z tego? Ale w tym sensie, żeby zachować ekologię ogólną i przyrodę tego regionu, to warto inwestować w morze, bo jest miejsca tyle. Przecież a tak naprawdę... ogólnie na wyspie jest mało miejsca i mało terenu na przyszłość do wszelkich inwestycji. Tu jest po prostu... środowisko takie, że jak ludzie przyjeżdżają, to czują się jak na wsi w mieście. A zaburzenie sfery turystyczno-przyrodniczej tego zakątka albo przyczółka to jest błąd, to jest decyzja błędna podejmowana bez głowy przez włodarzy miasta. Decydenci tak chcą. A jeszcze chciałem dodać, bo to było na zebraniu w Budynku Solidarności. Pan profesor, nie wiem jak z nazwiska, bo zapomniałem, ale określił nas, z Uniwersytetu Gdańskiego, określił nas, że jesteśmy grupką, znaczy mieszkańcy wszyscy, że czy bandą, czy grupką, już nie chcę podać słowa w usta, napaleńców, na kawałek byle jakiego terenu. A jednak to nie jest byle jaki teren, bo przyjeżdżają tutaj ludzie normalnie w weekendy od 50 do 100 km w obrębie Gdańska, przyjeżdżają do nas, żeby wypocząć. Jest centrum żeglarstwa, które po to... który zasiadał właśnie w Radzie Nadzorczej portu, tak? Czyli interes więc, portu. Więc interes... Centrum żeglarstwa było stworzone po to, Narodowe żeby był taki zakątek turystyczny. A przerabia się go całkowicie na bazę przemysłową. Wiadomo, że... Port nic nie mówi, ale w przyszłości by chciał zabrać plażę aż do Górek Zachodnich. Do końca. Widzi tego pan nie ma zagrożenie? Widzi pan zagrożenie no, dla swojej branży? Przecież to są zajmie zabrane. To nie jest tak, że jest, dzisiaj ten jest prosta i zabierają nam ten kawałek, chcą zabrać ten kawałek plaży. Przecież to jest robione sukcesywnie. Port mówi, że na razie nie ma. No tak, tak, ale wie pani co, różnica jest taka. Rozbudowywać dalej właśnie port umywa ręce. My nie zabieramy. My dzierżawimy. Dla DCT to DCT zabiera. A DCT chce budować drugi ten. A DCT wcale się z tym nie ukrywa. Oczywiście, przecież... Czyli wyjście drugi jest PiS. Jakie? DCT chce budować drugi PiS. Takie ma plany. Takie, żeby w studium uwarunkowań nie było zapisu o zajęciu, o zmianie funkcji naszej plaży. Tutaj powinna zostać dalej funkcja rekreacyjna i plażowa. To powinna być plaża. Proszę Państwa, jak kupujecie dom z lasu, z kawałkiem lasu, tam jest funkcja leśna, to nie, przy kolejnej zmianie planu zagospodarowania nie macie prawa żądać od tego, że sąsiedzi zgodzą się na wycinkę całego lasu. Oni jak nawet kupowali tą ziemię, brali... posiadanie tą ziemię, wiedzieli, że biorą plażę. I to jest błędne myślenie, że trzeba, bo to jest ich teren, to musi być tutaj port. Nieprawda. Jak brali ten teren, wiedzieli, co biorą. Brali plażę i my chcemy, żeby ta plaża pozostała. Zbudujmy molo i będzie zasłonięty port. O, proszę. Panie redaktorze, za przeproszeniem krótkie pytanie. Kto jest dyrektorem tego portu? DCT. Tak. Kto jest dyrektorem? Prezes. Prezes. I pani? Z jakiego ugrupowania? A pani wie? Ja nie wiem. Jeżeli pani nie wie, a jest z PiS-u, to sprawa jest przegrana.
Nie, nie można. Trzeba walczyć. Naprawdę, walczmy, nie poddawajmy się. To nie może być tak, że... Ale głosować będzie Rada Miasta. Będzie głosować Rada Miasta, ale też powiedzmy jasno, że studium uwarunkowań daje tylko kierunki, żeby jeszcze wejść z jakąś inwestycją. Muszą zmienić miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, a my będziemy walczyć do końca, do upadłego. To nie jest tak, że jeżeli teraz zagłosują w sposób taki, który nam się nie spodoba, a podejrzewam, że może tak być, to nie oznacza końca walki. Będziemy walczyć do samego końca. No ale co zrobicie wtedy? Nie wiem, chociaż będą zmienione warunki. Chociaż miałbym się przykuć tutaj ale do tego płotu, to zrobię. Ale zagospodarowania muszą zmienić. Nie wejdą. Po samym studium nie mają żadnego prawa, żeby tutaj wejść. Muszą zmienić miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. A to wiąże się z każdym głosowaniem, ze sprawdzaniem wszystkiego i my tam wszędzie będziemy. Bo musimy. Po to właśnie mieszkańcy wybrali nas na radnych. Dobrze, dziękujemy bardzo. A czy radni mają jakąś decyzyjność? Bo słyszałam, że ostatnio na takim spotkaniu przyszło dwóch radnych, a trzech się wypięło. Ale to radni miasta. Pana to radni, to radni miasta. No właśnie. My, mówimy, my jesteśmy radnymi dzielnicy. Ale to radni miasta szkoda, mają decyzję. A jeżeli oni nie są zainteresowani... To dlatego mówię... Ja wiem, że to takie, żeby... To marne szanse, nie? Dlatego mówię, że będziemy ich weryfikować na jesieni. No ja ich zweryfikowałam. I zobaczymy, kto wtedy będzie w górę. No na nich nie zagłosują. Skoro się wypieli, może oni jeżdżą na, nie wiem, wyspy. To my ich wybieramy.